Halo, halo, jestem ponownie. Próbowałem się ponownie zalogować. Czy mnie w tej chwili słychać? Czy jestem słyszany? Powinienem być online, przynajmniej mi tu wszystko wyskakuje. Proszę o informację na czacie. Tak, jestem, no wreszcie. Teraz jest ok. Czyli rozumiem, że wcześniej pogadałem sobie w próżnię. No trudno się mówi. Jeszcze raz wrócimy wręcz do wątków, które pragnę Państwu przedstawić. Człowiek. Istota wielowymiarowa. To dość popularne w dzisiejszej dobie określenie czy powiedzenie. Rozumiemy siebie z całą pewnością dużo więcej, aniżeli tylko ciało fizyczne. A przynajmniej myślę, że nie mają z tym problemu słuchacze rozmów zaawansowanych. I no właśnie, nie mamy z tym problemu, ale czy jest to takie oczywiste? Proszę Państwa, kim jest człowiek? Czy co to znaczy być ludzkim? Pytania, które myślę, każdy z Was miał okazję sobie zadać. Czy w kontekście to waszych najbliższych osób, dalszych osób, społeczeństwa, samych siebie, czy też w kontekście przemyśleń dotyczących jakiegoś sensu wszechświata, może tematów filozoficznych, egzystencjalnych, czasami religijnych. No i właśnie, ja bym chciał, żebyście mieli możliwość w dzisiejszym programie wziąć czynny udział. W momencie, kiedy zakończę część wykładową, z przyjemnością będę miał możliwość, jeżeli znajdą się oczywiście chętni, poprzez Skype'a gościć Państwa, żebyście mogli także się wypowiedzieć na antenie. Dlaczego? Dlaczego taką formę dzisiaj wybrałem? Ponieważ mówienie o człowieku nie może być jednoznaczne. Człowiek to zbiór wielu aspektów. Jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, wielowymiarowi, ale to znaczy dużo, dużo więcej niż tylko bycie wielogęstościową istotą. O tym parę słów przypomnę, parę słów powiem. Ale naprawdę, żeby zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem, trzeba spojrzeć z wielu stron. I w dzisiejszym programie byłoby mi bardzo miło, gdyby parę osób, nie tylko wypisując na czacie, ale z chęcią się zgłosiło do udziału i możliwości uczestnictwa poprzez Skype'a na właśnie w części pytaniowej, ażeby wyrazić pewną swoją opinię, być może zadać pytania, być może przedstawić właśnie swój punkt widzenia na ten temat. Ja ze swojej strony jestem w stanie przedstawić tylko skrawek. Skrawek, ponieważ naprawdę bogactwo tego, co możemy rozumieć jako człowieka, czy co zawiera się w bycie ludzkim, jest przeogromne. Jestem w stanie to zarysować, a jednak budowanie takiego obrazu jest naprawdę, naprawdę pewnym wyzwaniem, bo jest bardzo ważne, żebyśmy my w trakcie naszego rozwoju, naszego istnienia, tutaj wcielania się na ziemi, rozumieli, kim jesteśmy. I o ile istnieje wiele wątków, bardzo skomplikowanych, bardzo złożonych, to jednak nie da się pominąć w naszym rozwoju, naszej ewolucji wątku po prostu bycia w tym momencie człowiekiem. Cokolwiek właśnie to znaczy. Czy też istotą ludzką. No właśnie, to jest może takie pierwsze pytanie, co to znaczy człowiek czy istota ludzka, tak odróżniając. Bo jeżeli rozróżniamy na istotę, czyli jakieś coś wielowymiarowego i czasami o człowieku myślimy tylko jako o ciele fizycznym. I tu zaczyna się chyba pierwsza taka najbardziej podstawowa zabawa, która jest z jednej strony oczywista, a z drugiej śmieszna, no bo jeżeli mówimy o człowieku, no to
No, różnice fizyczne pomiędzy nami występują na poziomie ciała. Okej, możemy powiedzieć, że jesteśmy wedle tej samej matrycy ułożeni. Dobra, ale no jednak różnica pomiędzy budową mężczyzny i kobiety, no jest niewątpliwa. No i możecie uznać to za temat nadmiernie prosty, ale zapewniam was, że niestety nadal nawet jeszcze w niektórych kulturach zdarza się, że no celowo tu nie wymieniając jakich, bo to jest chyba dosyć oczywiste dla niektórych, nadal w niektórych kulturach, no, mężczyzna to człowiek, a kobieta to, no, niekoniecznie. I tu nie mam na celu bynajmniej umniejszania czy powiększania czyjejś roli, bo byłoby to kompletnie bez sensu. Natomiast, no właśnie, jeżeli tak się różnimy fizycznie, no to jaka może być tutaj definicja człowieka? No jednak te różnice są. Wymieniać ich nie będę. Mniej więcej wszyscy to znają. A jeżeli ktoś nie rozróżnia, no to, no to ma poważny problem. No i właśnie, różnica fizyczna występuje, różnica nawet w konstrukcji także naszych mózgów i w związku z tym odrobinę sposobu myślenia nawet o płci występuje. No i oczywiście pomijam tutaj inne wątki, czyli naleciałości społecznościowe i tak dalej, bo nie na ten temat chciałbym się rozwodzić, ale co to będzie znaczyło być człowiekiem? Zestaw konkretnych emocji? No, to jest chyba taki pierwszy elementów, który powinniśmy rozpatrzeć, bo bardzo często się mówi o tym, że to emocje czynią nas ludźmi. Ja się z tym wątkiem poniekąd zgadzam. To znaczy, powiedziałbym, że człowiek nie jest w stanie emocji nie mieć. Każdy z nas jakieś emocje posiada, tyle że różne. No i w tym wątku na pewno w odbiorze emocjonalnym świata no będzie ta różnica pomiędzy płciami. Wynika ona oczywiście częściowo z narzucenia i naleciałości społecznych, ale także jednak z odrobinę innej konstrukcji po prostu naszych ciał, czy też mogliby powiedzieć niektórzy z innego wręcz, po prostu z innych hormonów w naszym ciele. Z czym ja się częściowo zgadzam, bo mają one jak najbardziej znaczenie i wpływają na nasz odbiór świata. No i właśnie, emocje. Powiem wam tak, że przyjrzyjcie się, co jest często w mediach promowane. W mediach jest promowane, w mainstreamie, w szczególności od wielu lat już w różnych science fiction, chociaż i wcześniej to było. Było i to wcześniej, ale jest i teraz dalej bardzo widoczny, bardzo często powtarzalny motyw, gdzie mamy jakiegoś człowieka, czy jakichś ludzi, grupę ludzi i pojawiają się jacyś uzurpatorzy, czy jakieś maszyny, czy jacyś obcy. I w tym momencie, jeżeli ci obcy są źli, to różnią się od człowieka tym, że nie posiadają emocji. I człowiek góruje, wygrywa nad nimi z tytułu posiadania emocji. Bardzo chętnie bym przyklasnął tym hollywoodzkim pomysłom i produkcjom, ponieważ jest to po części prawda, ale jednak z przykrością muszę użyć donośnego słowa, że jest tu pewna wręcz bzdura zawarta. Dlaczego tak odważnie w tym momencie używam tego określenia, że jest to dosłownie bzdura? Proszę Państwa, emocje są szalenie ważne dla nas, dla całego systemu naszej istoty, dla nas samych. One pokazują niejako ścieżkę do naszego wnętrza. One pozwalają uwolnić pewne potencjały,
One pozwalają nam zrozumieć samych siebie. Ale emocja, pomijając przyciągane przez nią doświadczenie, nie jest treścią samą w sobie. Nie jest głębią samą w sobie, bo głębię możemy poczuć przed emocją, a dopiero jak się nie wysubtelnimy wystarczająco, żeby wyczuć właśnie ten, powiedziałbym, duchowy pierwiastek, przychodzi emocja, która nas w pewnym sensie zmusza do poczucia w tego sposób bardziej, w zasadzie fizyczny, co najmniej strukturalny. I oczywiście nie ma w tym nic złego. Nie zamierzam wcale w tym momencie umniejszać roli emocji, które naprawdę są istotne dla każdego z nas, ale określanie emocji jako czegoś, co nas czyni ludzkimi, nadal jest pewnym nieporozumieniem. No, tutaj podam przykład, który być może ciężko będzie większości Państwu zweryfikować i nie chcę, żebyście przyjmowali go na wiarę. Każdy zmierzy to po swojemu, wedle swojego rozsądku, wedle możliwości własnych obserwacji czy też własnych przemyśleń. Ale zapewniam Was, że olbrzymia i różnorodność istot nie tylko na Ziemi, bo też znamy na Ziemi wiele istot, które posiadają emocje oprócz człowieka, no to poza Ziemią jak najbardziej też istnieje wiele istot, które, czyli mówiąc tak zwanych tych obcych, które posiadają emocje. Nie jest to coś ściśle przypisanego do człowieka, przynajmniej wyróżniającego pod tym względem człowieka. Owszem, jest to czynnik, zaznaczam, który jest nam potrzebny, czynnik, który pozwala nam na bycie ludzkimi, bo pozwala nam między innymi na różnorodność, ba, pozwala nam na wybijanie się ze schematu, pozwala nam o zmianie naszych posunięć, zmianę naszego sposobu myślenia i czasami jest jakimś niezbędnikiem do bycia spontanicznym. I to bym przeszedł dalej. Już bardziej wyróżniającą nas cechą i taką, powiedziałbym, bardzo ważną dla człowieka, bardzo ludzką, jest zdolność do bycia spontanicznym. Przemyślcie to chwileczkę i się zastanówcie. Bardzo często w tych różnych wizjach hollywoodzkich jest przedstawianie złych robotów, którzy, że tak powiem, zachowują się bezemocjonalnie. Ale powiedzcie sobie szczerze, na czym mają polegać emocje? Tylko na tym, że jesteśmy w stanie się ucieszyć albo zdenerwować? To oczywiście jest istotne. To jest istotne, bo to daje nam możliwość przeżywania. To prawda. Przeżywajmy. Ale jest ważniejszy aspekt. Maszyna czy coś mechanicznego będzie działać stricte wedle ustalonego schematu, nie zmieniając go. My stajemy się bardziej zmechanizowani, jeżeli gubimy naszą spontaniczność, możliwość wykonania czegoś bez jakiegoś gotowego planu, wyrachowania, wykalkulowania. Tak po prostu od środka. I to czasami właśnie znajduje drogę ujścia poprzez emocje. Może też to się dziać bez emocji. Wcale nie muszą akurat emocje w tym uczestniczyć, chociaż bardzo często uczestniczą i dobrze, bo są do tego potrzebne. I jeżeli zupełnie zgubimy naszą spontaniczność, to jest jedna z gorszych, powiedziałbym, rzeczy, na jaką możemy sobie pozwolić. Ja nie mówię, żeby iść w drugą skrajność, czyli kompletnie bez planu działać, kompletnie bezmyślnie. Chociaż możemy się zastanowić, na ile działanie wedle jakiejkolwiek koncepcji dla człowieka ma sens faktycznie. Ale to bym z chęcią pozostawił na pewną dyskusję, być może na Wasze przemyślenia. Natomiast, no, jeżeli działamy jako człowiek, no to działamy z całym tym pakietem tego, czym jesteśmy. A ten pakiet poprzez nasze ciało, naszą ekspresję wyraża się, ale zwykle wyraża się fragment tego naszego większego całego potencjału. Więc my możemy niejako wybierać te fragmenty,
tego, co się poprzez nas zmaterializuje. I na tym między innymi polega nasz wybór. Między innymi, bo człowiek może jest tak skonstruowany, że właściwie jest zdolny do wyrażenia poprzez siebie niemalże wszystkiego. A może i wszystkiego. No to bym powiedział, można poddać pewnej polemice. Niemniej jednak spokojnie mogę powiedzieć niemalże wszystkiego. Ale niekoniecznie wszystkiego naraz. Więc jakby nasza tajemnica tkwi w pewnej różnorodności. Ta różnorodność bierze się właśnie między innymi z naszej wielowymiarowości, ale też możliwości czy też zdolności do balansowania wokół naszego, można by powiedzieć, centrum czy też środka. Każdy z nas posiada niejako to swoje centrum, czy też ten swój rdzeń. Te rdzenie to jakby punkty skupienia świadomości na danych poziomach. My, jako istota wielogęstościowa, istniejemy jako człowiek, jako struktura człowieka, co najmniej na gęstości drugiej, gdzie mamy nasze to tak zwane ciało eteryczne, gęstości trzeciej, gdzie mamy to tak zwane ciało fizyczne, gęstości czwartej, gdzie mamy nasz umysł i jego wiele poziomów, czyli te poziomy niejako mentalne. I piąta gęstość, czasami nazywana duchową, chociaż słusznie i niesłusznie, w każdym razie tam istnieje nasze corpus supremum. I tam można, proszę Państwa, właśnie sięgać do tej dodatkowej głębi. I między innymi o łączenie z tą głębią chodzi. Tam mieszka więcej naszych potencjałów zwykle niż w samym umyśle czy w samej osobowości, ale niekoniecznie wszystkie. I ta zdolność do przejawiania w sobie różnych elementów. I trudność często polega w tym człowieczeństwie, byciu człowiekiem na tym, ażeby umieć te różne aspekty zbalansować. Niektórzy dosłownie świrują od tego. Powiem szczerze, że nie zawsze jest to zadanie takie bardzo proste, bo my naprawdę jesteśmy w pewnym sensie wieloaspektowymi istotami i możemy niejako dysponować szerokimi zakresami, szerokimi pasmami różnych naszych potencjałów. Ale w danym momencie nasza struktura najczęściej pozwala na przepuszczenie określonej ilości tych potencjałów. Mógłbym o tym bardzo długo opowiadać, ale widzę, że powoli się tutaj jakiś ruch zadziewa, jakiś ruch na Skype'ie i ja ewentualnie poproszę pewne osoby, tutaj się udostępnię już na Skype'ie, być może chętnych do udziału, żeby właśnie włączyć się, a jeżeli nie, to będę dalej prowadził program. Jestem dostępny na Skype'ie, Skype mój JTP Jacek. Jak już ktoś będzie miał ochotę w tej chwili się pojawić, także dopuszczę tą możliwość. Jeżeli nie, to kontynuuję chwilowo wykład. Ewentualnie będę oczywiście odpowiadał na Państwa pytania zadane na czacie, ale jeszcze nie w tej chwili pytania czatowe. Zobaczymy, czy ktoś z chęcią się wykaże. To też jest niejako jakiś pewien mój w tym momencie eksperyment. Czy ktoś będzie chętny do wykazania się swoimi przemyśleniami na antenie? Zapewniam, że nie gryzę, nie będę prześmiewał. Każda opinia jest ciekawa, każda opinia się liczy. Miło mi będzie, jeżeli ktoś będzie chciał spojrzeć na coś z innej strony, aniżeli ja.
Zapewniam Państwa, że na człowieka, na nas samych, na siebie trzeba patrzeć wieloaspektowo. Spojrzenie z jednej strony jest z założenia spojrzeniem błędnym, z założenia spojrzeniem ograniczonym. My możemy naprawdę dużo. Ja w swoim prywatnym doświadczeniu i z różnych opowiadań i z tego, co widziałem a propos różnych ludzi, widziałem przeróżne posunięcia i przeróżne umiejętności, przeróżne zdolności. Spotykałem się już z przypadkami ludzi, którzy dokonywali natychmiastowego leczenia. Spotykałem się z sytuacjami ekstremalnymi, gdzie ludzie dokonywali niesamowitych czynów, będąc pod wpływem chwili, będąc pod wpływem impulsu. I spotykałem tak samo przeróżne, wspaniałe wydarzenia, kiedy to ludzie przełamywali swoje słabości. I o tym chciałbym się chwilę teraz skupić. To jest jedna, pomyślę, z takich kluczowych zdolności człowieka, czy bycia wręcz ludzkim. To jest zdolność do przełamywania swoich własnych ograniczeń. Każdy z nas posiada tą wewnętrzną iskrę. Jest ona mniej lub bardziej rozbudzona, ale zapewniam Was, że nikt nie ma wręcz możliwości bycia wyciętym ze wszechświata. Każdy z nas ma połączenie z tym rdzeniem, czy jak chce się nazwać tym Bogiem, czy czymkolwiek innym absolutem. Każdy jest połączony. Czasami żyjemy, bytujemy tu w iluzji. Iluzji odcięciu od źródła. To jest bardzo powszechna tutaj iluzja, ale my nie możemy być odcięci od źródła. My co najwyżej możemy żyć w przekonaniu odcięcia od źródła, a to jest duża różnica. Im bardziej będziemy potrafili pozbyć się tego przekonania, tym bardziej jesteśmy w stanie uruchomić nasze naturalne możliwości i naszą moc. Prawda. Ciało nasze ma pewną określoną przepustowość i w związku z tym nie zawsze wszystko może w danym momencie, ale też jeżeli dobrze się zestroimy z rzeczywistością, to jesteśmy w stanie w tym momencie wykonać dokładnie to, co jest nam potrzebne, żeby było wykonane. Myślicie, że mogę przesadzać? Niektórzy. Niektórzy mogą pomyśleć, łe, oczywiste. No i właśnie, tu pojawią się różne punkty spojrzenia na temat, bo z jednej strony podlegamy jakimś ograniczeniom, z drugiej strony mamy zdolność do wychodzenia poza te ograniczenia i pomyślicie, no dobra, no ale jak to się ma? Mówi jedno, potem drugie, to jest niespójne, niezgodne z drugim. Proszę Państwa, nasz język, ten, którym ja w tej chwili do Was mówię, ten linearny język, jest zdecydowanie konstrukcją dualną. I trudno mi w tej chwili słowami wyjść poza dualność, ale zapewniam Was, że te dwa elementy, czy więcej tych elementów, nie stoją ze sobą w sprzeczności. Nie jesteśmy albo ciałem, albo duchem. Nie mamy używać albo umysłu, albo serca. Nie mamy używać albo emocji, albo rozsądku. Nie mamy przeżywać albo być tylko neutralnymi. Nie mamy być w wiecznym chaosie albo stałej równowadze. Tylko mamy mieć to wszystko. I jeszcze dużo, dużo więcej. Emocje nie stoją w żadnej sprzeczności z rozsądkiem. Wręcz przeciwnie. Człowiek, który będzie sprawnie funkcjonującą istotą, uruchamiającą swoje potencjały, żyjącą w rzeczywistości, mogącą naprawdę dużo zrobić,
działającą wedle własnej pasji, głębi i połączenia ze źródłem, będzie posiadał emocje i będzie posiadał rozsądek. Emocje pozwolą mu wyrazić to, co jest w nim, a rozsądek pozwoli postępować zgodnie z sobą. To jest bardzo blisko siebie, a jednak niektórzy myślą, że daleko. To tak zwane serce pozwoli czuć, umysł pozwoli rozumieć, ale na pewnym poziomie rozumienie i czucie jest jednym i tym samym, bo w pewnym sensie to serce też jest jakimś umysłem, a umysł jest tak zwanym jakimś sercem, czy jakimś naszym centrum, jednym z, tak jak serce jest, co może się niektórym nie podobać, jednym z, bo mamy takich rzeczy w sobie jako istocie dużo, dużo więcej. Tu nie ma żadnego konfliktu pomiędzy sercem a umysłem. Chyba, że taki konflikt wytworzymy w sobie. Możemy. Mamy do tego pełne prawo, bo to nas między innymi tworzy. Tworzy nas to, jaki jest nasz cały duch. Cała strefa nulifikacji, w której jesteśmy, a więc to, co jest na przestrzeni fazowej, czyli inaczej przestrzeni potencjałów. Wszystkie potencjały, z których się składamy. Ale także jako człowieka i nawet jako całą istotę tworzą nas wszystkie, wszystkie nasze aspekty, także nasz aspekt naszego ciała fizycznego. Owszem, ten nasz duch, z jednej strony można powiedzieć większy, będący ponad ciałem, ale z drugiej strony będący w ciele, z jakiegoś powodu pragnący doświadczać tego ciała, będzie istotne. Bo ono pozwala się temu duchowi wyrażać, temu duchowi doświadczać. A czasem temu duchowi transformować. To już jest temat bardziej dyskusyjny. No nawet jest moje takie pytanie do was. Być może ktoś się zgłosi chętny, żeby przedstawić swoje spojrzenie na ten temat. Czy nasz duch, dusza, może widzicie to inaczej, jest uzasadnione, żeby widzieć co innego w duchu naszym, a duszy? Czy one w ogóle potrzebują się transformować? Czy da się na to jednoznacznie odpowiedzieć? W każdym razie niewątpliwie pragniemy przeżywać, wchodzić w różne sytuacje właśnie, doświadczać, czuć coś, wyrażać sobą, a z drugiej strony nie wszystkiego z tego pragniemy. Pragniemy nieraz utrzymać dystans. Może to być czasem zdrowy dystans, a czasem chory, polegający na odcięciu, obojętności, izolacji lub wyparciu. Ale też istnieje i zdrowy dystans, polegający nieraz na neutralności. Nie mamy obowiązku angażować się absolutnie we wszystko. I mamy tutaj wtedy dwie wartości, przeżywanie bądź nieprzeżywanie. Co jest ważniejsze? Żadne nie jest ważniejsze. Oba są równie ważne. Oba nie istnieją wzajemnie bez siebie, ale nie stanowią żadnych skrajności biegunów. O to właśnie chodzi. Tylko teraz ten linearny język zmusza mnie do przedstawienia tego. Bo równie dobrze mogę w tym przeżywaniu, nieprzeżywaniu wrzucić wątki, dołączyć do tego wątek zmącenia albo niezmącenia, wstawić 4, 5 albo 15 wartości, jeżeli zacznę sobie wymieniać. Opisać je niejako nie na linii, a na okręgu albo spirali. I okaże się, że co? Że da radę. A wymyślę sobie opisać je na trójkącie, jak niektórzy czynią, da się? Da się. Proszę Państwa, dualność to jest niemalże tylko sposób myślenia. To jest zamknięcie w iluzji pomiędzy skakaniem, pomiędzy skrajnymi bodźcami. A ta cała rzeczywistość istnieje pośrodku pomiędzy tym i my w niej jesteśmy. I to jest między innymi bycie człowiekiem. Bycie tak naprawdę cały czas w tym środku. Ale bycie w środku nie oznacza bycie w jednym punkcie tylko i nie ruszania się. Balans,
który my osiągamy, to jest właśnie zdolność do bycia w tym środku, a ten tak zwany chaos to zdolność do bycia w różnych miejscach tego środka. Na to między innymi, kim jest człowiek, mógłbym odpowiedzieć, że jest duchem, plus ciałem, plus emocjami, plus doświadczeniem, plus środowiskiem, z którego się składa lub na niego wpływa, i plus element losowy, tak zwany losowy. I dopiero, kiedy co najmniej te elementy, albo i więcej tych elementów złożymy i znajdziemy ich część wspólną, to ta część wspólna czyni człowieka. Nie sam duch, nie samo ciało. Jeżeli w jakimś aspekcie ciało nie ma kontaktu z duchem, to choruje. Jeżeli nasz umysł w jakimś aspekcie traci kontakt z ciałem, to umysł wariuje. Jeżeli nasze emocje tracą kontakt z naszym duchem, to w tym momencie niektórzy dostają schizofrenię. Jeżeli nasze doświadczenie traci kontakt ze środowiskiem, to przestajemy być zdolni do zdrowego funkcjonowania. Można by wręcz powiedzieć, że to bycie w środku to po prostu zdolność do łączenia różnych aspektów rzeczywistości w sobie. A im więcej aspektów jest niepołączonych, tym więcej w nas różnych objawów, powiedzmy choroby. Oczywiście choroby w różnym tego słowa znaczeniu, ale przesuwania się ku pewnej skrajności. Przy tym zaznaczam, świat jest dużo bogatszy. Skrajności stanowią jakiś bardzo drobny fragment rzeczywistości. Powiedziałbym niemalże nieskończenie mały. To tak jakbyście sobie wyobrazili wielki okrąg, czy kulę, najlepiej kulę, w której jesteśmy niejako zatopieni i cała rzeczywistość to jest cała ta kula i bycie w środku to jest bycie w dowolnym miejscu środka tej kuli. A skrajności to jest jedynie ta nieskończenie cienka skórka otaczająca tę resztę. Jest jej niemalże nieskończenie mało w porównaniu do tego, co jest w środku. Taka jest właśnie różnica pomiędzy tymi skrajnościami. Jeżeli zamykamy się w dualności, to nie wiem, jakiej liczby tu należałoby użyć, ale jeżeli powiem 1000 razy, albo nawet 1 000 000 razy, to mogę spokojnie użyć takiej wielkości, to 1 000 000 razy ograniczamy już na starcie swoją percepcję rzeczywistości i samych siebie. I możliwość życia, i doświadczania, i przeżywania, i nawet możliwość samych chociażby emocji. Jeżeli decydujemy się tylko po skrajnościach przemieszczać. Co nie znaczy, że te skrajności też nie są elementem naszej istoty. To należałoby też zrozumieć. My jako istota mamy te tak zwane swoje zwykle ciemne zakamarki, ciemną stronę i ona też nas stanowi. Człowiek to jest to, co jest w nim doskonałe i co jest w nim niedoskonałe. To między innymi te niedoskonałości czynią nas ludźmi. To jest to, kim my jesteśmy. Jacy jesteśmy, bądź jacy możemy być. I jest jeszcze jeden aspekt. Oprócz jakiejś ciemnej strony, to jeszcze każdy z nas zawiera jakiś element, w cudzysłowie, pusty, pustki, niewypełnienia. I nie jest to powód do jakiegoś smutku. Wyobraźcie sobie, że jesteście jak wielki, sprawnie działający magazyn. Żeby elementy wewnątrz tego magazynu można było przemieszczać, mógł on sprawnie działać, to ten element pusty wewnątrz
jakiś musi być. Musi być wolna przestrzeń, żeby można było przesuwać. To między innymi uzyskujemy dzięki naszym nieciągłościom, ale też i celowo, jakby to powiedzieć, zaprojektowanym pustym przestrzeniom. Aczkolwiek jest jeszcze tak, że w ramach naszego wzrostu, czyli rozwijania się jako istoty, wzrasta także ta pusta przestrzeń. Ale jeżeli prawidłowo to wykonujemy, to dzieje się podobnie jak systemami komputerowymi, jeżeli są dobrze zaprojektowane, systemami logistycznymi, czyli chociażby magazynem takim, czy wieloma innymi aspektami w naturze. To znaczy się, w ramach wzrostu całej struktury, całej istoty, wzrasta też ta wolna przestrzeń, ale ta wolna przestrzeń jednak wzrasta, jeżeli jest wszystko w porządku i mniej więcej w balansie, wzrasta jednak wolniej, aniżeli wzrasta ta zapełniona przestrzeń. Problem dla nas ewolucyjny zaczyna się często wtedy, gdy w tym samym tempie albo szybciej niż wzrasta pełna przestrzeń, wzrasta ta pusta przestrzeń. Wtedy ogarnia nas jakaś pustka. Czasami doświadczamy tego też na poziomie właśnie tym mentalnym, gdzie mamy jakiś niezapełniony aspekt, rozwijamy cały umysł, ale w jakimś aspekcie długo, długo wypieraliśmy, zapomnieliśmy i ta pusta przestrzeń narasta wraz ze wzrastaniem całego umysłu. I w pewnym momencie jest już na tyle duża, że musimy się tym zająć. Wychodzi jako jakieś różne ciężkie myśli, trudności, głębokie przemyślenia czasami, to bardzo dobrze. Czasami objawia się właśnie jakimiś stanami depresyjnymi, gdzie czujemy właśnie pustkę, że przed nami nie ma nic, albo za nami nie ma nic. I tak naprawdę formuła na rozwiązanie tego jest bardzo, tak w słowach, prosta. Należy tą pustkę w miarę możliwości wypełnić. Po prostu zobaczyć, na co ona była przygotowana, bo to nie jest tak, że to jest jakaś choroba. To jest to, że pozwoliliśmy jakiemuś elementowi, czyli tej pustce, brakowi, nadmiernie urosnąć. Ale ten brak zwykle można po prostu, no nie w 100%, ale w 99% przypadków po prostu wypełnić. Zwykle doświadczyć. Dobrze. Jacek tu dla Państwa będzie dalej życzliwy i miły. Mogę bardzo długo opowiadać, ale o człowieku można mówić, tak jak wspomniałem wcześniej, nieskończenie długo. Ja poproszę, jeżeli ktoś byłby chętny, żeby zgłosić się ewentualnie teraz na Skype'a, bądź pisać pytanie na czacie, a ja z przyjemnością w tym wątku będę odpowiadał na Państwa pytania. Wyczerpujemy tematy w tej chwili. Już mamy pierwszą osobę. Włączam na antenę. Halo, halo, dobry wieczór. Proszę u siebie tam wyłączyć internet, w sensie strony internetowe. Mamy pierwszego słuchacza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie musi pan tutaj kamery włączać, bo to i tak będzie wolno działać. Okej. Okay. Sylwek ma imię, z Białegostoku dzwonię. Witam Ciebie, Sylwku. Przepraszam, zapytamy się słuchaczy, czy Ciebie dobrze słychać, jeżeli mogliby Państwo na czacie powiedzieć. A już witamy Ciebie, Sylwku. I słuchamy. Czy masz jakieś przemyślenia, chciałbyś coś sprostować, a może masz jakąś własną koncepcję, może istotną do przekazania w temacie?
Więc chciałbym się odnieść do spontaniczności. Bardzo fajny temat, słuchamy Ciebie. No i chciałbym, moje przemyślenie jest takie, że wydaje mi się, że nasza spontaniczność nie ma racji bytu, jak analizujemy to własnym umysłem. Gdzie umysł działa, tam spontaniczność praktycznie nie działa. To jest moje takie przemyślenie i nie wiem, czy Państwo i czy Ty, Jacku, się ze mną byście zgodzili w tym temacie. O właśnie, widzisz, poruszasz bardzo, bardzo fajny, ważny temat. Ja oczywiście mogę wypowiedzieć swoje zdanie, ale jeżeli pozwolisz, miałbym do Ciebie pytanie. W tym momencie uważasz, że żeby być sprawnie spontanicznym, należałoby sobie pozwolić na tak zwane czy rozluźnienie, czy wyłączenie działania umysłu. Moim zdaniem spontaniczność musi wypływać z naszego wyższego ja, czyli jakby z intuicji, z odczuwania, z ducha. To jest właśnie spontaniczność i wtedy w takiej spontaniczności wszystko nam się udaje i możemy swobodnie działać, a wtedy, kiedy włączamy umysł, to jest tylko analiza, programy, no i to, co żeśmy tutaj na Ziemi dostali, czym się nakręcamy, to by ty widział. No właśnie. Widzisz, tu dalej poruszasz bardzo ważny i cenny wątek. Faktycznie naszym celem, też naszym, to właśnie o to chodzi, to jest ta wieloaspektowość, że naszym niejako, można by powiedzieć, przynajmniej ja ze swojej perspektywy powiem, rzeczywiście, bo to jest jakaś moja perspektywa i twoja w tym momencie też, bo akurat tutaj mniej więcej tak samo to będziemy widzieć, mam wrażenie. Żeby być autentycznym, bo w tym momencie myślę, że to jest takie dosyć dobre słowo, należy sobie pozwolić na takie autentyczne właśnie płynięcie, bycie, czyli przepływanie przez nas czegoś więcej. Nie kombinowanie, nie układanie logiczne tylko i wyłącznie, ale coś dalej. Ale zauważmy, że właśnie kiedy pozwalamy sobie na taką spontaniczność, na takie czyste, w cudzysłowie, bycie w duchu, wcale niekoniecznie oznacza to bycie bezmyślnym. Bo wiecie Państwo, to nie powoduje, że nasz umysł przestaje istnieć. To powoduje, że raczej on ma nadalej swoją rolę, tylko że na szczęście w tym momencie udaje nam się przesunąć jego rolę jako rolę drugorzędną zamiast roli pierwszorzędnej. To nie jest kasowanie umysłu, tylko bycie raczej ponad swój umysł. Czyli głównie chodzi tutaj o pasję. Musimy odkrywać sobie tę pasję. Jeżeli żyjemy zgodnie ze swoją pasją, to no można by powiedzieć, że wtedy nasze emocje nie mają takiej mocy nad nami i w naszym życiu wszystko układa się według tej pasji, czyli zgodnie z naszym duchem. Czy ty myślisz w ten sposób? Rzeczywiście można na ten moment tak spojrzeć. Ja nawet powiem Ci, że ciekawie się to składa. Poruszyłeś taki wątek bardzo zbliżony. Dzisiaj nawet miałem taką dyskusję z koleżanką i zastanawiałem się nad tematem na przykład motywacji, bo między innymi było o działaniu i pasji. I okazało się, że to z mojej perspektywy tak jest, że ja właściwie nie działam w ogóle wedle jakiejkolwiek niemalże motywacji. To może dla niektórych Państwa być zaskakujące, ale jeżeli my działamy wedle tego, co jest naszą autentyczną pasją, naturalnie zgodnie z nami, to my nie potrzebujemy za bardzo motywacji do działania. Oczywiście nie mówię o tym, żeby działać zupełnie bezmyślnie, bezsensownie, ale nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego, sztucznego napędu. Jeżeli ja mam ochotę z kimś po prostu porozmawiać, to ja nie muszę kombinować, żeby to zrobić i nie muszę się napędzać. Jeżeli ja mam coś dla kogoś zrobić albo dla siebie, to jeżeli ja muszę się zmuszać do tego, żeby to wykonać, no to nie ma tutaj pasji. Dokładnie. A jeszcze chciałbym się odnieść do innej kwestii. Tak, słuchamy Ciebie. Mówiłeś coś o uzdrawianiu. Czyli jakby uzdrawienie... Wiesz co, momencik, czy nie dałoby się Ciebie tam odrobinę głośniej ustawić, bo
Tutaj chyba słabo Ciebie słyszą ludzie. Oj. Nie wiem, czy bliżej mikrofonu możesz być albo coś. Będę bliżej mikrofonu. Teraz jest lepiej? Chyba tak. Okej. Okay. To chciałbym jeszcze się odnieść do kwestii uzdrawiania, czyli tej takiej materializującej się dla mnie świadomości, bo tak to bym rozumiał. Bo wszystko, co jakby ludzie, którzy potrafią wpływać na ciała energetyczne innych ludzi, czyli wpływają na to swoją świadomością, no, tak to rozumiem, więc wydaje mi się, że jest to możliwe moim zdaniem, bo według mojej wiedzy to jest tak, że myśl jest szybsza od światła, na czym teraz pracują fizycy w Szwajcarii, powiedzmy tam próbują rozbijać, zderzać ze sobą cząsteczki i próbują znaleźć coś, co byłoby szybsze od światła. No i moim zdaniem jest to myśl czy uczucia. I ponoć jest tak, że nasze uczucia są szybsze od światła, to jest raz. Po drugie, gdy ta materia się zwalnia, to powstaje światło. To jest też odnośnik w pewien sposób do fizyki kwantowej. Czyli jeżeli byśmy zwolnili tę energię, to ta energia, z tej energii powstaje światło. Natomiast gdybyśmy jeszcze spowolnili energię naszych myśli, to zaczyna się ona materializować w postaci atomów. No a z tego już powstaje materia, czyli w ten mniej więcej sposób moim zdaniem został na przykład tacy prorocy, czy jakby to określić, ludzie świadomi, jak na przykład Jezus, czy wielu innych, o których też nie wiemy, robili właśnie cuda, powodowali to, że coś się tam materializowało i się coś zmieniało, no ale to wymaga bardzo wysokiej świadomości, do której na razie nie sięgamy. Jak byś się do tego odniósł? Myślę, że możemy jak najbardziej to rozpatrywać i tutaj faktycznie bardzo konkretne nawet różne eksperymenty nam sprawy ostatnio w wspaniały sposób wyjaśniają, gdzie są liczne eksperymenty na samym chociażby DNA przeprowadzane. I jak się bardzo często okazuje, jeżeli chociażby dany kod genetyczny jakiegoś małego stworzenia, jakiegoś pierwotniaka prześwietlamy, czyli kierujemy właśnie samo światło, same fotony, czy ten laser, i to przelatuje dalej, czyli jakby sama informacja przelatuje dalej do jakiejś komórki, to się okazuje, że często ta komórka się potrafi do tego stopnia zmienić, że się dosłownie zamienia w niemalże takiego samego pierwotniaka, zmieniając wręcz dosłownie cały swój typ komórkowy. Więc okazuje się, że sama jakby przeniesienie informacji już daje nam tak niezwykłe rezultaty. Więc idąc dalej tym tropem, to jest właśnie cały czas kwestia tego, gdzie skupimy strumień informacji. A to właśnie nasza świadomość pozwala na skupianie strumienia informacji w odpowiednich miejscach. No dokładnie. Więc oczywiście tak, jeżeli sięgniemy, oczywiście, bo nasza świadomość ma wiele różnych aspektów, ale jeżeli dane aspekty świadomości rozwiniemy wystarczająco, jesteśmy w stanie różnych rzeczy dokonywać. Tyle, że tutaj miałbym taką drobną dygresję na marginesie, że jednak istnieją różne aspekty świadomości i nie zawsze to, że jesteśmy w stanie wykonać jakąś technikę, oznacza, że nasza cała świadomość jest na wysokim poziomie. Powiem prostym przykładem, który możecie się Państwo zgodzić albo nie, ale wiecie, tak, żeby latać, naprawdę nie potrzebuje specjalnie wysokiej świadomości. On ma taką po prostu konstrukcję. Czasami możemy być predysponowani, jakby od samej istoty, od samego ducha świadomości, mamy taką konstrukcję, która nam umożliwia łatwiej bądź sprawniej wykonanie pewnych rzeczy. Więc oczywiście tutaj należy to naprawdę wielopoziomowo rozpatrywać. No, na poziomie świadomość, wysoka, czym wyższa świadomość, tym lepiej dla nas i dla naszych ciał, ponieważ ludzie, którzy w tej chwili otworzyli się na to, co się dzieje na Ziemi, czyli na te nowe energie, które spływają, według mnie,
Ja to oczywiście odczuwam. W całym swoim ciele mam przez to też dużo dolegliwości, różnego rodzaju kłopotów i mam nadzieję, że ludzie, którzy się też na to otwierają, mogą też jakby odczuwać takiego rodzaju, mieć takiego rodzaju odczucia. Więc no ja myślę, że tutaj masz rację, że takich ludzi jest coraz więcej. Takich osób, które faktycznie czują i pracują z tym i się rzeczywiście otwierają. Co zresztą, no nie wiem, no ja przynajmniej w swoich doświadczeniach mam wrażenie, że jednak jest coraz więcej takich ludzi. No tak, najgorsze, wiecie Państwo, najgorsze w człowieku jest to, że nie potrafi żyć bez dramatów. Człowiek bez dramatów to jak żołnierz bez karabinu. Po prostu musi coś sobie wiecznie wymyślać i czymś się wiecznie nakręcać i bez przerwy z jakiegoś powodu cierpieć. Jeżeli tego nie ma, to czuje się po prostu, jakby nie był sobą. Widzisz, tu jest chyba kolejny taki wątek, który ja tylko zacząłem mówić. My jako każdy z nas, jako istota, jako człowiek, mamy potrzebę w jakimś sensie przeżywania, mamy potrzebę doświadczania. I teraz każdy z nas ma troszeczkę tej jakiejś pustki. I to od nas zależy, jak my tą pustkę będziemy wypełniać. Ale ona jakby zawsze wzywa nas do zapełnienia. Jeżeli my nie zapewnimy sobie tego zapełnienia, że tak powiem, z własnej świadomości, z własnej ręki, z własnego ducha, to w tym momencie z umysłu przyjdzie z innych źródeł, właśnie chociażby z umysłu. No i w tym momencie zaczynają się dramaty. Tak. No prawda. No to tyle, co chodzi o moje przemyślenia. Być może jeszcze ktoś inny chciałby coś zabrać, jakiś głos, więc ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy Ci bardzo, Sylwku. Miło było usłyszeć Twoje zdanie w temacie. Zapraszam oczywiście do dalszego czynnego udziału tutaj, czy na czacie, czy do ewentualnego zgłoszenia się w innym momencie. Ja tu już Ciebie chwilowo pożegnam. I dziękuję. Ewentualnie jakby ktoś chciał, to zapraszam dalej, a jak nie, to będziemy kontynuować. Dobranoc. Dobranoc. Halo, halo, mamy kolejną osobę. Witam serdecznie. Halo, halo? Halo? Tak, słychać mnie? Chyba. Bo ja chciałam o spontaniczności, bo przedmówca powiedział, że spontaniczność wynika z ducha, że wynika z potencjałów ducha, jeśli dobrze zrozumiałam, i ma związek z pasjami. I z tym oczywiście się zgadzam, bo to jest fajne, bo ja też jestem pasjonatką, tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że według mnie nie tylko z ducha wynika spontaniczność, bo wynika także z eksperymentowania i chciałam zwrócić na to uwagę, że można eksperymentować i to w ogóle nie musi mieć związku z potencjałami własnego ducha, że można sobie po prostu wyszukiwać jakieś sposoby, jakieś nowe sposoby na życie, nowe sposoby na realizowanie swojej pasji. Jakieś inne po prostu robić po prostu coś zupełnie innego niż się do tej pory robiło. Okay. W inny sposób. I to w ogóle nie ma bardziej rzeczywiście możemy od tej strony. Przepraszam, że ci przerywam, ale zanim wyrażę swoją opinię w tym temacie, czy byłabyś w stanie podać w tym momencie, co jest w takim razie źródłem tej spontaniczności w takiej sytuacji? No troszeczkę mi się wydaje, że to będzie troszkę przypadkowe. To znaczy ja na przykład w swoim życiu po prostu próbowałam różnych rzeczy i po prostu próbowałam robić coś, czego nigdy nie robiłam wcześniej. Jakieś takie zupełnie nowe zajęcia sobie wymyślałam i po prostu patrzyłam, co z tego wyjdzie. I czasami coś wychodziło bardzo ciekawego. I sama aż byłam zaskoczona po prostu. A nie wydaje mi się, żeby to ze mnie, z mojego ducha wynikało właśnie, bo to dotyczyło takich dziedzin, w których no ja tutaj nie mam potencjałów jakichś specjalnych, ale robiłam różne eksperymenty i właśnie większość z nich się udawała. Okej. Okay, dlatego po prostu myślę, że to... A możesz mi to... ewentualnie odpowiedzieć na pytanie, czy w takiej sytuacji było to jakoś przez ciebie bardziej zaplanowane, w sensie, że pomyślałaś o tego dnia
tego dnia zrobię to, bo tego nigdy nie robiłam. No nie, właśnie chciałam powiedzieć, że nie planowałam niczego, tylko po prostu tak na bieżąco sobie patrzyłam, aha, tu coś można by zrobić i zobaczymy, jaki będzie efekt. No i okazało się, że po jakimś czasie, oczywiście nie od razu te efekty było widać, ale po jakimś czasie było widać, że coś z tego jest, że po prostu że coś nowego powstało. No w moim przypadku to był film i muzyka, a mimo, że ja się w ogóle muzyką nie zajmuję, bo nie mam zdolności muzycznych jakichś tam specjalnych, ale jednak nagrałam płytę, ale nie dosłownie ja nagrałam, bo po prostu to wynikło ze współpracy z innymi ludźmi. No proszę. Ale po prostu no ja byłam tym motorem, który działał, żeby to powstało. Byłam cały czas tym motorem. Tak samo było z tym filmem. Cały czas byłam tym motorem, żeby jakiś film powstał. Ale to były eksperymenty. To po prostu wszystko szło metodą jakiegoś takiego trochę przypadku. Czyli rozumiem, że pojawiła się jakaś sytuacja i ty nagle zdecydowałaś jakoś zareagować. Nie zupełnie. Ja wręcz wywoływałam po prostu tę sytuację. Czas coś wywoływałam. Próbowałam cały czas coś wywoływać i patrzyłam, czy coś się da po prostu wywołać. Ale tak potem... po prostu coś wywoływać, to nie było na zasadzie... Tak, no po prostu rozmawiałam z ludźmi, bo po prostu w tym czasie akurat pracowałam dla gazety, więc przeprowadzałam wywiady i tak po prostu od słowa do słowa rozmawiałam, czym się ktoś interesuje. Się okazało, że jak ktoś miał wspólne zainteresowania, to próbowałam po prostu z tymi osobami nawiązać kontakt i coś tam próbowałam zrobić. No ale jeszcze nie wiedziałam, co to ma być. Po prostu ja nic nie wiedziałam, co to ma być. Ale się okazało, że jednak coś z tego wyszło, dlatego myślę, że właśnie ta metoda eksperymentów, że ona jest dobra, że coś można po prostu zmienić, coś nowego zrobić, niekoniecznie tylko w dziedzinie sztuki, ale w innych dziedzinach też myślę. Przypuszczam, że w dziedzinach takich bardziej naukowych też można wiele zrobić. No na pewno, eksperymenty to są przecież. Tutaj twoje spostrzeżenia znowu już zwróciły uwagę na inny czynnik, bo tutaj z Sylwkiem bardzo fajnie poruszyliśmy temat tego, powiedzmy, elementu ducha, a tutaj zwracasz uwagę na to o czymś też, co wcześniej wspomniałem, że jest jeszcze ten tak zwany czynnik losowy. Oczywiście, czy jest losowy, no to już jest jakaś tam dyskusja, prawda? No niekoniecznie to musi wynikać z potencjałów własnych, ale po prostu no, z pewnych zainteresowań to pewnie tak, bo zainteresowania jakieś trzeba mieć, żeby w tym działać, ale musi być jakiś jeszcze przypadek, jakieś takie zbiegi okoliczności, jakieś takie no, spotykać innych ludzi po prostu i zobaczyć, czy się coś dzieje. Przede wszystkim samemu mi się wydaje, że trzeba wywoływać, po prostu prowokować pewne sytuacje, prowokować pewne zdarzenia. Czy zgodziłabyś się w tym momencie ze stwierdzeniem, to oczywiście ja mówię a propos ciebie w tej chwili, tak? Czy to była jakaś forma bycia, jakiejś gotowości, otwarcia się na rzeczywistość? Otwarcie, tak? Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Otwarcie, tak, jak najbardziej. To musi być duże otwarcie na to, co się może zdarzyć. Bo nie dałaś rezultatów zawczasu. Bo ja kompletnie, prawda, nie wiedziałam, do czego ja dążę. I po prostu zdałam się tak trochę też na przypadek. I mówisz, że większość sytuacji raczej wychodziła pozytywnie. No, w sensie finansowym to akurat nie za bardzo, ale w sensie artystycznym wyszło bardzo rewelacyjnie, uważam, jeśli chodzi o wiele czyli tych na pewno treściowo zdarzeń. To wychodziło bardzo dobrze. Mnie się ta muzyka bardzo podoba, po prostu, no nie wiem, czy innym się też tak samo podoba, ale ja byłam zachwycona, jak to usłyszałam, mówię, matko, przecież to ja wywołałam i taka byłam zachwycona, że ja to wywołałam, chociaż to nie ja grałam, bo ja niestety no, kiepska jestem, jeśli chodzi o granie. Ale po prostu wywołałam, to znaczy teksty napisałam i zachęciłam ludzi, żeby zrobili coś z tymi tekstami, żeby muzykę napisali do tych tekstów i żeby to nagrali, no bo to trzeba było nagrać, trzeba było jeszcze zapłacić studio nagrań, no musiałam po prostu się zmobilizować do tego wszystkiego też i zmobilizować inne osoby, bo sama bym nie mogła tego zrobić. No tak, więc widzisz, właśnie to otwarcie na rzeczywistość. No bo rzeczywiście otwarcie się na swojego ducha i na ten przepływ jest szalenie istotne, ale z drugiej strony też musimy się chyba otworzyć, znaczy musimy, nie lubię tego słowa, ale w tym momencie powiedzmy warto byłoby się otworzyć też na to, co jest na zewnątrz, bo jednak pewne rzeczy mogą zaistnieć dopiero z pewnej współpracy, przepływu pomiędzy różnymi istotami, bytami, poziomami, a nie tylko... Wprawdzie to, co jest w naszym wnętrzu, będzie tym pewnym motorem, być może do zadziania się, ale jednak, żeby mogła być ta materializacja na zewnątrz,
to no nie możemy się widzieć jako tylko odizolowaną komórkę tego wszechświata. No, czasami właśnie trzeba wyjść do ludzi też i z kimś po prostu się jakoś dogadywać, no. Jakieś tam pomysły przedstawić, czy poczekać, aż ktoś inny przedstawi. Aha, jeszcze chciałam dodać tutaj, bo w tej spontaniczności i w tym eksperymentowaniu, akurat w moim przypadku, bo nie wiem, w przypadku może naukowców, może niekoniecznie, nie wiem, niektórych pewnie tak, ale w moim przypadku dużą rolę odegrały emocje, bo tak jak tutaj po moim mówieniu słychać, jestem strasznie emocjonalna i właśnie tak, też emocje ale to tutaj dobrze. Odgrywały dużą rolę. I także no, po prostu myślę, że emocje są też takim motorem napędowym, że jak człowieka coś po prostu no, pasjonuje, bo to jedno z drugim chyba ma związek, nie? Że emocje i pasja to właściwie jedno z drugim się łączy. I to jest taki motor działania po prostu, żeby coś tam zrobić, czy coś zmienić, bo ja w ogóle lubię zmiany, także myślę, że właśnie emocje tutaj dużą rolę też odgrywają. Nie tylko eksperyment, ale właśnie jeszcze w połączeniu z emocjami. Tak, więc oczywiście o to chodzi, żeby mieć tą, nazwę to, radość czy szczerość w byciu sobą i jeżeli pojawia się jakaś emocja, to mówiłem, one może nie zawsze są tym czymś ostatecznym, ale na pewno często pomagają nam w tym, żeby właśnie to coś głębiej, to coś więcej z nas, ta iskra w jakiś sposób się zmaterializowała, zaistniała w tym świecie, czy też pozwoliła na to, żeby nastąpiły po prostu jakieś zmiany, czy w nas samych, czy coś. To jest emocje są dosyć silne i czasami jest potrzebny ten subtelny bodziec, a czasami mniej subtelny, no bo powiedzmy sobie szczerze, no jednak jak już się pojawia emocja, to ona jest wyraźna i no ja bym jednak nie klasyfikował ich jako bodźce subtelne. No nie. Ale jak najbardziej bodźce częstokroć wartościowe. I bądź co bądź, na pewno zamykanie się na emocje nie jest dobrym pomysłem. No, mnie by na przykład było trudno się zamknąć na emocje, bo u mnie te emocje właściwie tak są na wysokiej pozycji. Może aż za bardzo właśnie. Ja akurat za bardzo aż kieruję się emocjami i to też może nie być dobrze. No, to oczywiście bardzo różnie w naszym życiu wychodzi. Myślę, że tutaj nie można dać tak jednoznacznej odpowiedzi. Jak to ostatecznie wpływa na nas, ale faktycznie to jest oczywiście zawsze kwestia być może oceny z jakiejś dłuższej perspektywy, bo czy my się kształtujemy, my też właśnie ta spontaniczność trochę polega na tym, żebyśmy w pewnym momencie mogli spojrzeć na swoje życie wstecz, zobaczyć, że robiliśmy jakieś dziwne rzeczy, czasami szalone, czasami nieprzemyślane, a jednak dzięki temu po czasie stajemy się właśnie tym, kim jesteśmy i możemy sobie powiedzieć, takie jest często budujące, ale faktycznie, takie może nawet napompowane się wydawać, powiedzieć sobie, no nie żałuję tego, że tak zrobiłem, pomimo, że to było czasami śmieszne, czasami albo było głupie, a jednak na dobre wyszło. Dla a jednak mnie, coś tam, jakieś ciekawe ludzi. Doświadczenie może powstać właśnie. No tak. Dzięki emocjom i dzięki eksperymentom. A przede wszystkim no, spontaniczność daje takiego kolorytu życiu. Daje barwy. Także no, mi się wydaje, że to zupełnie inaczej życie wygląda, jak się właśnie człowiek decyduje na eksperymenty, które służą spontaniczności. No, myślę, że takie tak. Życie jest bardziej kolorowe. Tak, na pewno dzięki emocjom możemy się nie nudzić. Oczywiście tu jest kwestia zawsze złożona, bo oczywiście tutaj mówisz o tym nadmiarze, to bywa bardzo różnie. Czasami można nadmiernie utknąć w emocjach, no i to też oczywiście niekoniecznie chodzi o to tylko, żebyśmy mieli wyłącznie ten taki, powiedziałbym, ostry przemiał. On jest bardzo potrzebny. Ale czasami też jest potrzebny czas na wyciszenie, kontemplację, równowagę i wtedy fajnie by było mieć możliwość wejść właśnie w taką ciszę, balans. Ja myślę, że to każdy musi formułę dla siebie znaleźć, ale tak się jednak z praktyki okazuje, że no, proporcje są różne, ale ileś czasu warto być w takim intensywnym działaniu, a ileś czasu mieć na taki spokój, wyciszenie, przemyślenia,
kontemplację, medytację. No tak, żeby jakaś równowaga była. No to tyle, co ja tutaj chciałam o tym eksperymencie, bo to mnie tak ruszyło. Taki dużą wagę do tego przywiązuję i właściwie bym nawet radziła, żeby ludzie eksperymenty robili różnego rodzaju tak, w swoim życiu. Ja też się jak najbardziej zgodzę z tym. Jestem zdecydowanie zwolennikiem eksperymentowania. Różnie to nam może wyjść. Ja nie mówię, że to jest zawsze wyjście optymalne, ale to jest bardzo często dobre wyjście, co najmniej. No bo w zasadzie, bo jeszcze tutaj dopowiem, że nie zawsze eksperyment może się udać i nie zawsze może być wesoło, ale na pewno czegoś to nauczy człowieka. Tak, to niewątpliwie. To tyle, co chciałam powiedzieć. Dobrze, dziękujemy no Tobie cześć. Bardzo. Do usłyszenia, miłego wieczora życzę, a ja kontynuuję ze swojej strony. Dobranoc. Dobranoc. Dobrze, jak widzicie, tutaj zdania się różne pokazują, zdania być może podzielone, być może właśnie różne sposoby spojrzenia na temat i o to, proszę Państwa, chodzi, żeby nie patrzeć na coś tylko z jednej perspektywy.